23 października obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętego Józefa Bilczewskiego, biskupa. Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 roku w Wilamowicach koło Kent. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Wilamowicach, a potem w Kętach, uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach, gdzie zdał maturę w czerwcu 1880 roku i wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie. 6 lipca 1884 roku przyjął tu święcenia kapłańskie. W latach 1886-1888 odbył studia teologiczne w Wiedniu, gdzie uzyskał doktorat z teologii, w Rzymie i Paryżu. Po powrocie do kraju był wikariuszem w Kętach i w Krakowie. W 1890 roku uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. W rok później został profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, na którym przez pewien okres pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego i rektora. Jako profesor Uniwersytetu był bardzo ceniony przez studentów, cieszył się szacunkiem i przyjaźnią innych pracowników naukowych. Opublikował wiele artykułów z dziedziny teologii i archeologii chrześcijańskiej, a także na temat Eucharystii. 17 grudnia 1900 roku Leon XIII mianował 40-letniego księdza prałata Józefa Bilczewskiego arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego. Konsekracja biskupia odbyła się 20 stycznia 1901 roku w katedrze we Lwowie. Nowy biskup wyróżniał się ogromną dobrocią serca, wyrozumiałością, pokorą, pobożnością, pracowitością i gorliwością duszpasterską, które płynęły z wielkiej miłości do Boga i bliźniego. Był mężem modlitwy, która inspirowała wszelką jego działalność. Fundował kościoły i kaplice, szkoły i ochronki, krzewił oświatę. Wspierał duchowo i materialnie wszystkie ważniejsze dzieła powstające w archidiecezji lwowskiej. Uważał, że jego obowiązkiem jest bronienie i ratowanie obrządku łacińskiego, za który odpowiadał przed Bogiem i Kościołem, własnym sumieniem i narodem. Życie arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, wypełnione modlitwą, pracą i dziełami miłosierdzia, sprawiło, że cieszył się wielkim szacunkiem ludzi wszystkich wyznań, obrządków i narodowości. W duchu nauczania Piusa X zbliżał wiernych do Eucharystii, częstej komunii świętej, pobożnego uczestniczenia we mszy świętej. W czasach I wojny światowej rozwijał kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, ukazując ludziom nieskończoną miłość Boga, zdolną do przebaczenia i darowania wszystkich grzechów. Czcią i miłością Najlepszego Syna otaczał Matkę Najświętszą, nazywając ją swą matuchną. Pragnął, by taką samą pobożnością darzyli ją wierni archidiecezji, naśladując jej cnoty, szczególnie całkowite zaufanie Bogu. Umarł z przepracowania 20 marca 1923 roku. Jego zabalsamowane serce umieszczono w kaplicy błogosławionego Jakuba w Bazylice Katedralnej we Lwowie, a ciało zostało złożone w grobie na cmentarzu janowskim, gdzie grzebano ubogich, dla których zawsze był ojcem i opiekunem. Staraniem archidiecezji lwowskiej przeprowadzono proces beatyfikacyjny Józefa Bilczewskiego, którego pierwsza faza została zakończona 18 grudnia 1997 roku ogłoszeniem przez świętego Jana Pawła II dekretu o heroiczności jego cnót. W czerwcu 2001 roku za cudowny został uznany przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych fakt nagłego, trwałego i niewytłumaczalnego co do sposobu uzdrowienia 9-letniego chłopca Marcina Gawlika z bardzo ciężkich poparzeń, dokonanego przez Boga za wstawiennictwem Józefa Bilczewskiego, co otworzyło drogę do beatyfikacji arcybiskupa lwowskiego. Dokonał jej święty Jan Paweł II 26 czerwca 2001 roku we Lwowie podczas swej podróży apostolskiej na Ukrainę. W roku 2005 świętym ogłosił go papież Benedykt XVI. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś świętego Józefa Bilczewskiego, biskupa, apostolską gorliwością i czcią wobec tajemnicy Eucharystii. Spraw, prosimy przez jego wstawiennictwo, abyśmy obficie karmili się chlebem życia i radowali zadatkiem wieczności.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.